Język Venoma, pizza Thanosa, ciasto dla Ironmana i zupa pomidorowa Deadpoola. Zobacz, jak zrobić jedzenie superbohaterów w naszym nowym filmiku. Gdzie mój kolega? Zawsze się spóźnia. O, co ci się stało? Wyglądasz okropnie. O nie. Wygląda, że Venom zaplanował coś dla niebieskooczki. Roztop dużo gumy w kuchence mikrofalowej. Dodaj różowy barwnik spożywczy. Wymieszaj. Zrób długi język Venoma. Zawęź na końcu. Zrób zagłębienie w środku, używając drewnianego patyczka. O nie, to nie tak jak myślicie. Robią sobie selfie z językiem Venoma. No, udawaj, że Venom cię dusi swoim językiem. Pokaż, że się boisz. Świetnie, teraz możemy zjeść gumę. Zdjęcia wyszły super. To nowy film z Thanosem. Ale chyba oszczędzali na efektach specjalnych. Widzowie nie są zadowoleni. Oto moja pizza. To specjalny przepis. Nazywa się serowa rękawica. Thanos, nie bądź taki. Niech ktoś mu zabierze tę rękawicę. Pojawia się Iron Man. No Stark, pokaż mu. Zabieram twoją pizzę, Thanos. Idź do innego filmu. Widzom to się podoba. Brawo dla Ironmana! Tak trzymaj! Rozwałkuj gotowe ciasto drożdżowe na blasze. Włóż do piekarnika na 5 do 7 minut w 180 stopniach. Połóż na wydrukowanym szablonie rękawicy nieskończoności i przytnij. Posmaruj ciasto białym sosem. Połóż grzyby, pokrojoną pierś kurczaka i posyp serem. Piecz 10 minut w 180 stopniach. Zamocz plastry sera w wodzie z barwnikiem spożywczym. Odsącz kolorowy ser na papierowym ręczniku. Wytnij owale z sera i połóż je jako klejnoty nieskończoności. Włóż gotową pizzę do pudełka z wydrukowanym obrazkiem rękawicy. Teraz Iron Man może zjeść pizzę Thanosa. Klejnoty nieskończoności nigdy nie były tak smaczne. Niesamowite! Do zobaczenia w następnej części. Impreza się rozkręca. A to co? Mój chłopak flirtuje z jakąś statystką. To niedopuszczalne. Może ten poncz Hulka da mi siłę. Weź 6 limonek. Z 3 wyciśnij sok. Pokrój pozostałe na plastry. Dodaj sok z limonek i zielony barwnik spożywczy do 500 ml mleka skondensowanego. I dolej 4,5 litra wody gazowanej. Wsyp lód do dużej miski. Dodaj plastry limonki i świeżą miętę. I wlej zielony napój. Przyklej logo pięści Hulka do miski. Wypiję zielony poncz. O, już czuję w sobie siłę. Już po tobie. Pożałujesz tego. Andrzej poszedł do sklepu w kinie po słodycze. Masz coś fajniejszego niż Chupa Chups? To chcę. Super Chupsy. Pokaż, jakie cukierki superbohaterów masz. Wytnij maski i peleryny różnych superbohaterów z papieru piankowego. Przymocuj wydrukowane logo. Przyklej maski i peleryny do lizaków Chupa Chups. Oto superbohaterowie Chupa Chups. Limitowana kolekcja. Wszyscy z nich są jedyni w swoim rodzaju. Biorę te. Dziękuję. Kochanie, kupiłem dla ciebie specjalne Chupa Chupsy. Niestety, nie wszyscy w kinie są tacy fajni jak nasze słodycze. Ten koleś wyraźnie szuka zaczepki. Ale mam lizak Kapitana Ameryki. Z niego przejdzie na mnie moc. O nie, przeliczyłem się. Ten lizak nie wystarczy w tej sytuacji. Andrzej chce zaimponować Wiesi. Jestem człowiekiem pająkiem. Ocaliłem wiele osób i niczego się nie boję. Aha, jasne. Oto pana zamówienie. Galaretka Spidermana.
Rozpuść galaretkę wiśniową w gorącej wodzie. Dobrze wymieszaj. Wlej do miski. Włóż do lodówki. Zakryj wydrukowany obrazek pająka pergaminem. I odrysuj sylwetkę pająka roztopioną ciemną czekoladą. Połóż pająka na zastygniętej galaretce. Co jest na moim deserze? Pająk? A, ohyda! Nienawidzę pająków! Andrzej, co z tobą? I mówisz, że jesteś Spidermanem. To tylko czekolada. Przestraszyłeś się deseru. W kuchni jest Deadpool. Dziś będzie robił swoją specjalną zupę. Nadszedł koniec tego pomidora. O, zobaczcie, ile krwi! Nie, to tylko sok pomidorowy. I jeszcze jajko. A teraz wszystko zmielić. Dodajmy tajny składnik. Zupa gotowa. Ups, to nie wygląda dobrze. Ale zawsze można coś zamówić. Deadpool potrzebuje najpyszniejszej zupy krem z pomidora. Podsmaż drobno posiekaną cebulkę i marchewkę na oleju. Dodaj pomidory, pastę pomidorową, sól, pieprz i mieloną paprykę do smaku. Wlej śmietankę. Wymieszaj. Zmiel w blenderze. Rozwałkuj ciasto drożdżowe. Wytnij dwa miecze Deadpoola według szablonu. Piecz 15 minut w 180 stopniach. Pomaluj rączkę czarnym markerem spożywczym. Pokryj ostrze srebrnym jadalnym proszkiem perłowym. Ozdób zupę oczami z sera. Oto zamówiona zupa pomidorowa, panie Deadpool. Proszę bardzo, smacznego! Szkoda, że Deadpool nie daje napiwków. Wow, dali nawet katany z ciasta. Super! Nie są to chimichangi, ale i tak pyszne. Julcia uwielbia superbohaterów. Chce być jak jej ulubiona bohaterka. O nie, łobuzy znowu zaczepiają jej chłopaka. Nie dzisiaj. Wonder Woman rusza na ratunek. Uważajcie, chłopaki. O, dziewczyno, spokojnie. Rozumiemy, już znikamy. Tak, pokazałaś im Wonder Julcia. Dziękuję. Mam dla ciebie idealny, pyszny prezent. Rozwałkuj gotowe ciasto piernikowe. I wytnij gorset Wonder Woman według szablonu. Wytnij też gwiazdy, serca i koła. Piecz ciastka przez 30 minut w 180 stopniach. Roztop polewę z białej czekolady z różnymi barwnikami spożywczymi. Włóż kolorową polewę do rękawów cukierniczych i udekoruj ciastka. Skopiuj znaki superbohaterek, Wonder Woman, Czarnej Wdowy i Kapitan Marvel. Super ciastka dla mojej Wonder Julci. Smacznego! Dzięki, Andrzej. Palce lizać. A teraz uratuję resztę świata. Są urodziny Andrzeja, najlepszego kolego. Wszyscy przynieśli prezenty, ale Wiesia zna swojego kolegę lepiej niż inni. On uwielbia Ironmana i dlatego jego urodzinowy tort wygląda jak jego ulubiony superbohater. Ubij śmietanę mikserem. Podziel na dwie części. Dodaj czerwonego i żółtego barwnika spożywczego. Nałóż polewę do rękawa cukierniczego. Ułóż gotowe babeczki w kształt hełmu Ironmana. Nałóż czerwoną polewę i rozsmaruj po wszystkich babeczkach. Dodaj detale hełmu żółtą polewą. Zrób oczy z białej polewy. O, dziękuję, Wiesiu. Iron Man to mój idol. To się do niego przytul, Andrzej. Nurkuj w ciasto. Wow, ciasto zamieniło Andrzeja w Ironmana. Super. Teraz wszyscy muszą go spróbować. Niestety nie jest łatwo jeść w hełmie. Dziewczyny, mamy słodycze superbohaterów. Wow.
Przykryj wydrukowane znaki superbohaterów pergaminem. Użyj cienkiego pędzla, żeby nałożyć kolorową polewę na obrazki. Zacznij od małych detali, a potem resztę. Rozpuść białą czekoladę. I wlej do sześciennych foremek. Ostrożnie połóż zastygnięte logo. Poczekaj, aż cukierki stwardnieją i przełóż do ozdobnego superbohaterskiego pudełka. Chwila, nie możemy ich tak po prostu zjeść. Trzeba na nie zasłużyć. Zagramy w domino superbohaterów. Kto wygra, zdobędzie supermoce, znaczy super słodycze. Wszyscy dobrze się bawią, ale wygrywa niebieska oczka. I dostaje cukierek Kapitana Ameryki. To było warte walki. Gramy dalej. Podobały Ci się nasze superbohaterskie pomysły na jedzenie? Napisz w komentarzu, czego chciałbyś spróbować. Ponczu Halka, pizzy Thanosa czy języka Venoma? I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych przepisów dla superbohaterów od Trum Trum.